jeszcze jedna walka i przerwa. A tak, dobrze mówię? Nie, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Okej. Okej. Grupa A. Siwiński. Co? Powiedz. Słuchajcie, jako że wiecie, że jesteśmy ograniczeni tutaj ramami czasowymi, chcieliśmy ograniczyć maksymalnie dogrywki. Maksymalnie dogrywki, także zrobiliśmy taką akcję, że za wygranie bitwy w grupie są 3 punkty, jeżeli wygrywasz po dogrywce są 2. Później liczymy na koniec każdą tabelkę i wychodzi jedna osoba, także... Tak jest. Zapraszam na scenę Siwińskiego i Brondiego. Brondi, który zwyciężył wczoraj w bitwie w Jamaican Shop Szczecin, czyli opłacało się przyjechać do Szczecina. Siema mordo. I poleca. I Siwiński. Panowie mieli małe przeboje, jadąc do nas z Poznania. Auto zostało gdzie? W Gorzowie. Ale dojechali. Blisko, nie? Rzut beretem, nie ma się przejmować. Lecimy z walką. Papier, kamień, nożyce. Raz, dwa, trzy. Zaczyna Brondi. Brondi, twój temat to hotelowe lobby. O kurwa, ale z rymem jechałem. I łapy! Łapy! Yo. Dobra. Studiował turystykę, lecę tak. Chciał być w hotelu, ale ma 5 gwiazdek w GTA tylko. Wyjebane, kiedy wchodzę dalej. No i twoja stara mi pokoju okazanie robi. Taka prawda, napierdalam kurwa ziomki. Wbił prądzie na bitwa, a nie dojebanego lopy. I chodź do dupy, napierdalam dziwko. Przegrasz nawet jakby ktoś był za tobą lopystą. Taka kurwa prawda, kiedy wchodzę napierdalam zioma. Za swoją mamą nie starczy doba hotelowa. Trzeba przedłużać, napierdalam kminy. A on biegnie z hajsem w zębach, daj się 2 godziny. A ja wydam jego matkę, wchodzę sobie dobrze. Kiedy wchodzę, napierdalam kurwa tutaj progres, właśnie tak, napierdalam kurwa fajnie. Twój stary miał apartment, szkoda, że na wyższej gwiazdce. Przejście. Yo. Azjatycka angina. O Jezu. Nie lubię anginy, jebać, wow. Angina. Wow. Odpowiemy, łapki najpierw. Yo. Jaka turystyka i wbijam teraz mendo. W twojej pannie studiowałem gospodarkę przestrzenną. Yo! Daj mi chwilę, niestety jest taka duża, ale spoko, całą przestrzeń zapełniłem. Dobra, i wbijam, to jest pizda. Rymuję tak cicę, kurwa, taka chińszczyzna, dobra. I wbijam teraz, stary, lubię chińszczyznę. Dzisiaj ją wpierdalam pałeczkami, kurwa. Yo, dobra. Wbijam ziom, teraz spadam flow, kurwa wbijam jak łuk tok, teraz to jest dobre i wbijam fajnie wiadę. Jak ty wczoraj mogłeś wygrać ten cyfer? Ja pierdolę, słyszeliście to? I to jest chwilą, to tam kurwa żelu startował, oni widzą? To jest piękne, na taką szmatę jak na cyferze nie mam nic więcej. Okej, zmiana bitu, lecimy! Wow. Dobra. Ej, kurwa, chińszczyzna to prawda jest taka. Teraz opierdalam frajera w 5 smakach. No i wyjebane, napierdalam, wiesz mi się mylisz, nie jest pałeczkami, ty jesz kurwo pałeczki. Czy jest? Kiedy wchodzę zajebiście sobie wpadam, prąd nie leci. Jakbyś był wczoraj, to byś był trzeci. Ty kurwo jebana. Dobra. On myślał, że jest kurwa ze Szczecina ziomar, bo stara mu na głowie zbiła doktora Mazona. Teraz siema, ty nawijasz, jakbyś miał w nosie doktora Edgera, kurwa! Dobra, sony, twój mózg już dawno chyba dobrze spieszony! Ale dokąd Edger, ja jestem dobrze, rzucasz tylko plackiem, a to ja mam formę! To jest chwila, zamiast mózgu w głowie chyba jest formalina! Dobra, formalina i daj mi chwilę, jest jebanym szpunem, nie formalina, w nosie linę! 10! Wbijał, sprawdzaj, kama w nosie więcej miał lin niż w rękach miał Tarzan! Dobra. Doktor Edgar, napierdalam w chillkach.
twoją mamą u mnie słodka chwilka, a raczej kilka. Taka prawda, ziomel, teraz ciebie kurwa zmielę pizdą w proszek i wciągnę nosem. Właśnie teraz wbijam, no i widzicie jaka formalina. No nosa wbija, kiedy sobie wchodzę z chujem, a ty tylko się w dupę kujesz, steryfiarz odpierdolony. Yo! 10! Dobra. Właśnie tak, napierdalam w bity. On chciał anaboliki, a twoja stara ma wypchane poliki. 6! Homie, follow-up, to ty wyglądasz jak homie, kurwa. Yo, dobra, ziomka, ma dużo w papie, no bo dużo obciąga. Yo, dobra, słodka chwila, chamię, swoją matką wczoraj miałem. Wyznałem z ananasem, kurwa. Yo, dobra, i siema, to beka. Seks anany swoją matką, bo kopiec kreta, kurwa. I wbijam straszny, na punchline'ach nie jestem smaczny. Tak, jak jest ciekawe, ja mam sterydy, ziomal. A twoja pana obrała sterydy, dola, kurwa. I sprawdzaj to man. Papa, prąd i szakle na maść, kurwa. Ja to zmienię do Poznania, no bo kurwa zachodni wiatr wieje. Wow. Tym akcentem kończymy walkę. Czy waszym zdaniem lepszy był Prądi? Czy w tej walce lepiej zrobił to Siewiński? Szanowne jury, nie gamzasz tylko oceniać. Raz, dwa, trzy. 3-0 tę walkę wygrywa Siewiński!